Sí, hermano, pues, tutaj po w kolejnym materiale i w tym materiale ja już wróciłem do domu, z domu do domu po turnusie rehabilitacyjnym w Sobnie przez ostatnie dni w Sobnie nie nagrywałem nic poza tamtymi podziękowaniami, ponieważ czas tak szybko tam leciał przez te ostatnie dni, że chciałem się tylko i wyłącznie skupić na jak największym pochłonięciu energii stamtąd, bo tak jak powiedziałem, wróciłem z domu do domu, to jest, tam jest mój kolejny dom, ja się tam czuję jak w domu, jeżdżę tam od 15 lat, mam tam wiele do zrobienia, no bo ze sobą rehabilitacja nie jest łatwa. Poza tym mam tam wielu przyjaciół, wielu znajomych, którym uwielbiam pomagać po swojej pracy, czyli po rehabilitacji. Dla mnie to jest takie, jak pomagam innym, w tym miejscu nie tylko złapanie oddechu, dystansu, pewności siebie, wiary w to, że następne dni, następny dzień, następna minuta, sekunda, godzina, doba będą lepsze, aczkolwiek wiem, że moja niepełnosprawność jest na tyle rozwinięta, że być może będzie tak, że będę na wózku, ale ja się nie poddaję, walczę dalej, bo po to mam życie, żeby walczyć. Tamto miejsce przywołuje we mnie wiele pozytywnych emocji i mam nadzieję, że jak najszybciej tam wrócę. Zresztą nie tylko tam, bo do Wszystkich. Teraz już też bym chciał jechać, więc więc mam nadzieję, że wakacje się szybko zbliżą, pojadę do Wzdys i mam nadzieję, że w jakiś sposób uzbieram kolejną partię pieniędzy i pojadę z kimś na kolejny turnus, żeby móc dalej intensywnie ćwiczyć, no bo jak się tutaj rehabilitacja u mnie na miejscu, no to jest 40 minut na sali w ciągu dnia, tygodnia, to jest mało, a tam ćwiczę od godziny 8.30 czy 8 do godziny 2, 3 po południu i po południu powiek też czasem mam zajęcia. Nie jestem tak styrany, że przez te prawie 2 tygodnie tak mnie nogi bolały. Tak miałem przez pierwsze dni sakramencki ból nóg, że po prostu nie wiedziałem, w co mam ręce włożyć, ale już jest okej. Ja do formy szybko wracam, więc do zobaczenia w kolejnym materiale. A w kolejnym materiale będzie kolejne porównanie z serii, czym bym jeździł, gdybym jeździł. A na razie to tyle, trzymajcie się, see ya.